Jaki wynik? Dzisiaj wygramy to, bo ja mam broń. Wynik, nastawienie przed meczem. No wydaje mi się, że wygramy. Mam nadzieję, że ten solidnie przepracowany okres przygotowawczy zaowocuje dobrą grą w dzisiejszym spotkaniu. Patrzyliśmy na nasze występy na tle drużyn z Ligi Okręgowej. Wydaje mi się, że wyglądało to bardzo optymistycznie. Dlatego mam nadzieję, że przełożymy tę dyspozycję ze sparingów na Ligę. Wiadomo, że GKP to jest najtrudniejszy rywal. 3 punkty za nami. Zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu i powiększenie tej przewagi do 6 oczek to praktycznie rozstrzygnięcie kwestii awansu. Tym bardziej, że dwie drużyny wejdą wyżej. Dlatego dzisiaj stawka jest spora, ale myślę, że nikogo nie sparaliżuje. Zwłaszcza, że mamy tutaj zawodników z przeszłością ekstraklasową, więc wątpię, żeby dzisiaj mieli tutaj pękać. No i zobaczymy. No, za tydzień Coco Jumbo. Powoli się zaczynam rozgrzewać, bo to być może będzie mój pierwszy mecz. No i dobra, bo będę gacie ściągnął z tą kamerą, tam trzeba się tłumaczyć. Nie wstydź się! Żeby obiektywy nie wyjechały! Czuję się lekko zawiedziony decyzją trenera, ponieważ przepracowałem bardzo solidnie i sumiennie okres przygotowawczy, o czym świadczy to, że po rozegraniu ostatnio 45 minut w meczu wewnętrznym nie przyjechała po mnie karetka, tylko byłem samo w stanie w własnych siłach wrócić do domu. Ale szanuję każdą decyzję, rozumiem, mam nadzieję, że się obronimy dzisiaj wynikiem. Trochę moje serce jest rozdarte, ponieważ mam wielu znajomych tutaj na targówku i życzę drużynie GKP awansu, aczkolwiek dzisiaj stawiam, że takie solidne, bardzo efektowne i przekonujące zwycięstwo 2-1 dla GKP. Na przykład dla KTS? Dla KTS, oczywiście dla KTS. Dziękuję bardzo i proszę pozdrowić wszystkich Polaków dobrej woli, zwłaszcza takich, którzy mają już za sobą dzisiaj wizytę w kościele albo przed sobą. Dziękuję. Słuchajcie, jak będziemy z nimi tam czy walczyć czy coś, to niech to walczymy. A nie walczcie sami ze sobą, kurwa, że komuś skoczyła piłka. Przy 2,5 miesiąca ze sztucznej wchodzimy pierwszy raz. Widzieliście to boisko? Może skoczyć najbardziej technicznemu Foglerowi, bo skoczy pewnie kilka razy. No to nie dziwcie, może to jest. Myślałem, że o mnie. Będziesz walczyć dziennie przeciwko przeciwnościami losu. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Co zrobisz, to upadniesz, wstaniesz, podniesiesz się. Będziesz biec dalej. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Wszyscy dookoła będą się śmiać z ciebie i mówili, że jesteś bezwartościowy. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Porażka i ucieczka to nie moje słownictwo. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Co cię przyciągnęło dzisiaj na targu? Słuchaj, no. Bo mam być całkiem szczery, to mój syn jest na urodzinach w hangarze 646, co to ja mogę. Książkę będziesz czytał na tym meczu. Dobry wybór, dobry wybór, dobry wybór. Wiesz, kiedy podnosić wzrok? Jak będą krzyczeć kibice? Kurwa! No, albo takie też rzeczy mogę krzyczeć. Wynik będzie korzystny dla drużyny lepszej. Mam nadzieję, że lepszą drużyną będzie KTS Weszło, chociaż Targówek to jest solidna ekipa w B-klasie i w poprzedniej rundzie najwięcej kłopotów właśnie KTS miało z Targówkiem. Niesamowicie wyrównany, zacięty mecz i pewnie ten będzie taki sam, no ale pracuję w KTS Weszło, no i chciałbym, żeby wygrał. Dobra panowie, plan jest taki, wychodzimy na środek, przywitanie, wy się przebieracie, tak? Na ławce? Tak. Wylosujemy sobie, zaczniemy mecz. Dobry plan! Wow!
zwróćcie uwagę, w 30 minucie już ponad 30, która było widać jedno zło. Fizycznie już odstają od was. Jak sami to zobaczycie na boisku, to będzie łatwiej. Dawaj! Jest czerwony. Dobrze, jest czerwona. Dawaj pomoc! Weź teraz desek mnie załóż, no nie, kurwa, ale nie desek, no przecież to jest rzeźnik, kurwa. Nie miał desek, to mi to kurwa. No kurwa! Chodź, bo musisz zejść. A potem podchodzi i udaje, że wszystko rozumiem, ale póki jesteśmy na boisku, musisz nad sobą panować. Jesteś zawodnikiem. I tyle. Dobrze. Jeden mecz czy ile z tego jest? Nie wiem. Komisja dyscypliny oceni. Siadamy. O, Berino. O, Berino. Umbaje, Berino. Umbaye, mama ye, vakerba, baraka. Oh, Berino. Umbaye, Berino.